4 miesiące temu do jednego z gospodarstw w gminie Wałcz weszli inspektorzy organizacji broniącej praw zwierząt. Kontrola wykazała, że właściciel trzyma świnie w złych warunkach. Dobrostan tych zwierząt był naruszony. Były symptomy wskazujące na znęcanie się nad zwierzętami. W związku z tym, że to żeśmy stwierdzili, to też i nastąpił wniosek. Wysłałem wniosek do wójta o to, żeby te zwierzęta zostały odebrane. Pierwotnie zwierzętami miała zaopiekować się fundacja, a gmina płacić za ich utrzymanie. Miesięczny koszt to około 300 zł za jedną świnię. To jednak zdaniem wójta była zbyt wysoka kwota. Postanowił więc, że... Jeżeli mamy płacić istotne pieniądze na zewnątrz za utrzymanie tych świń, no to weźmiemy na wychowanie te świnie, na gminne wychowanie. No i też tak uczyniliśmy, wydzierżawiliśmy kawałeczek gruntu z chlewnią, no i tam przemieściliśmy wówczas 60 sztuk świń. I tak gmina stała się najprawdopodobniej pierwszym samorządem w Polsce, który hoduje świnie. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są obrońcy praw zwierząt. W ich ocenie dla wójta ważniejsze są pieniądze, a nie dobro świń. Jest to kuriozalna sytuacja. Na pewno nie jest ona dla świń, tych, które zostały odebrane formalnie, dobra, ponieważ zostały jakby w tym samym miejscu, w którym się nad nimi znęcano. I zarzucają dodatkowo wójtowi brak znajomości przepisów prawa i interpretowanie ich na własną korzyść. Wójt nie stanowi prawa. On miał zabezpieczyć dobrostan tych zwierząt. W tej chwili oddał je na rzeź. Nie ma ani pieniędzy, nie ma zwierząt. I tak naprawdę w tej chwili ponosi koszty gmina i on jest takim, można powiedzieć, bezpłatnym pracownikiem człowieka, któremu odebraliśmy zwierzęta. Wójt jednak wylicza, że miesięczne utrzymanie świń kosztuje gminę około 10 tysięcy złotych. Gdyby zwierzęta trafiły do fundacji, to jego zdaniem kwota ta byłaby 5 razy wyższa. Jan Matuszewski podkreśla, że dziś świniom nie dzieje się żadna krzywda. Dzisiaj są świnieczki zabezpieczone, mają naprawdę dobrostan zabezpieczony, nakarmione. Prysięta się proszą i tutaj o nie dbamy. Jest opieka weterynaryjna tak samo. Potwierdza to kontrola, która została przeprowadzona przez powiatowego lekarza weterynarii. Obecnie zwierzęta przebywają w właściwych warunkach, czyli kontrola w sumie na dzień zakończenia kontroli uchybień nie było. O tym, co dalej stanie się ze świniami, zdecyduje sąd. Jeżeli ten uzna, że zwierzęta rzeczywiście były okrutnie traktowane, wtedy świnie zostaną odebrane właścicielowi. W przeciwnym wypadku zwierzęta należy oddać rolnikowi.